Witam, z tym Grzechu gramy, a to mój kolejny odcinek z serii Let's Play GTA 4. No i wychodzimy z domku i trzeba sobie autko jakieś załatwić. Weźmiemy sobie Huntleya. I pojedziemy sobie w końcu do Berniego. No i lecimy. Małe hopki. No i ciekawe manewry, zero uszkodzeń jak na razie. No i po hamulcach. I trzeba zjechać. No i chodniczkiem walniemy. U, policjant. Potrącony, ale jakoś nie łapie. O, i łapie. Jednak. No, ale szybko się zgubi. Ławeczka. No i zajeżdżamy. Ładnie driftem. No i sobie tu zaparkujemy. I wbijamy w znacznik. Oglądajcie filmik. Bernie, what's wrong? Nothing, sweetie. Oh my god. You're the lucky one. What? You could slice cheese on those puppies. I must be the only slob without cheekbones. I'm thinking of getting implants. But you sounded hysterical. Oh, sometimes I can't bear to be alone. I'm so glad you've come back into my life, even if you did try to kill me. I'm so excited. What are we doing here? We're going to have fun. Fun? Yes. It's a four-letter word, I know, but we can still try. Look, more people want me dead than alive. I'm working for the mafia. The police and the government agency are both on my case. I kill and steal to scrape together a living so that my cousin can fritter it away online and pay off debts. And all the while, people are trying to kill us. What is fun? Honey, you are stressed. Goodbye, Florian. No. No, 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 you don't, Nico. I need you. I need you to come on this boat trip with me. I need to talk to someone who truly knows me. When I knew you, you were training to be a shepherd. And you wanted to be a professional wrestler. Actually, maybe it does all make sense. You understand me. Both of me. Come on, Bryce accidentally left the keys on purpose somewhere I could steal them. You drive, I'll work on my tan. My midriff is really pale. All right, let's have fun. Head out to sea, sailor! No i wypływamy na morze. Na wybrzeże przy Firefly Island. Bernie chce z nami porozmawiać jako przyjaciel. Blackmail thing. His wife is getting on his back about yours truly. I think she suspects. It's a nightmare. I don't know how else I can. Miała być praca, tylko chcę porozmawiać. I know, sweetie. Let's forget about him and have some F-U-N. No i już jesteśmy na miejscu. I podziwiamy widoki. Ahoy, sailor! Trzech panów. Guys off the starport brow.
catch that? Not so cute. Różni Rusi. Let me see. Rosjanie. They don't look like they're on the pleasure cruise. Guzika wyciągnął. A miało być spokojnie. No nic, trzeba zrobić z nimi porządek. Trzeba ich zlikwidować. No to strzelamy. Tutaj specjalnie tak zrobili, żeby tu sobie przepłynąć. No to płyniemy. I strzelamy. No i został zestrzelony gościu, który lubi strzelać. A kierowcy zabić na razie nie można, bo musi dojechać na ustalone miejsce, bo tak wymaga misja. Ale że mamy dużo amunicji, to sobie postrzelamy. Tu można naokoło jechać, ale on tu i tak wraca, więc lepiej se normalnie przepłynąć. No i gonimy dziada. Jak widać, już nikt do nas nie strzela. No i policja nas goni. Tu trzeba przepłynąć pod mościkiem. Tutaj między łódką a murkiem. Trochę mało miejsca, ale daliśmy radę. I tu też pod mostem. LCPD. Niech załatwią za mnie sprawę. Nie będę strzelać. Bo jeszcze mnie zaczną łapać. Wybuch. No nic, byleby ze mną tak nie zrobili. I płyniemy za nimi. Chyba trochę uciekł. Zszedł na stały ląd. Strzelamy do niego. No i ucieka. No to wysiadamy z łódeczki. I trzeba tam się do niego przejść. Tędy nie można. O, tutaj się wyjdzie. No i bierzemy broń. Ich zabity. No i wracamy do Berniego. Zrobiliśmy z Rosjanami porządek. I'm sorry our fun day wasn't so very much fun. See you soon. No i już nie trzeba go odwozić. Sam sobie płynie i odstawia łódeczkę. No i misja zakończona. Kaska poszła. No i jesteśmy gdzieś na jakimś zadupiu. No i trzeba znaleźć jakiś wózek. No i weźmiemy sobie ten i pojedziemy do Garveleego. Garveli leży w szpitalu.
No i tam się też właśnie udajemy. Ładnie zaparkujemy. I'm here to see Mr. Gavelli. I was sent by a mutual friend. Come on. Someone here to see you. So you're the one who's getting involved with that nonsense for my dear friend James Pecorino. I don't know what you're... Spare me, please. I'm an old man. I ain't got much time left. Our mutual friend told me everything. Thank you. It made me laugh. My pleasure. People are so damn vain. Some people? All people. Even you, even me, an old man facing the end. And I still care. Care how I look. Care that when I shit myself, the pretty nurse has to clean it up. It's ridiculous. Yeah, well, you know. And I care about my legacy. I've worked hard for this line of work. Now some Russian assholes think they can march in and take control of rackets my family has run for 50 years. You mean 50 years of you bleeding the city dry might finally come to an end? I know it's a terrible tragedy. But if it wasn't me, it would just be someone else. So it might as well be me. Yes. Let me tell you, that faggot friend of yours, Bernie Crane, his boyfriend, he's being blackmailed by them damn Russians. They want him to put certain contracts up for tender. Windows, bus lines, cleaning, ones we control. These Russian fucking bastards are trying to finish us. What do you want me to do about it? I want you to work with me. In exchange for what? The police have a file on you an inch thick. In exchange for that. In exchange for that guy you've been asking about being brought here from wherever it is he's hiding, Switzerland or some shit. Okay, good. What do you want me to do? A good friend of mine is coming into town to give a speech on the new threat to Liberty City, Russian organized crime. I got a feeling some people ain't gonna want that speech to happen. Maybe the guy you love, this Dmitry Raskolov, has an interest in keeping this story out of the press. Make sure our boy gets to City Hall. He's coming in from upstate. He'll be at Grand Eastern Terminal on Bismarck. Thank you. No i mamy jechać do Grand Eastern Terminal. Będzie tam czekał na nas gościu, którego mamy eskortować na przemówienie. No i jak zwykle te głupie Ruski chcą się wmieszać w nie swoje sprawy. No i trzeba temu zapobiec. Schorowany staruszek jeszcze ma poczucie humoru i się trochę pośmiali Niko z nim. No ale teraz robimy misyjkę i lecimy na spotkanie.
i mała stuczka. No i ostatnia prosta. No i tutaj czeka. Autko odstawimy. No i podejdziemy sobie. Nico Bellic, right? Yeah, that's me. Stay in convoy with us all the way to City Hall. All right? Sure. No i wsiadamy w autko. Dziwne, że pisze, żeby wracać do samochodu. Przecież jeszcze nim nie byliśmy. No ale co to. Jedziemy za konwojem. Ale zamulałem. No nic, trzeba przeboleć. Rozmawia sobie z jakimś typem przez telefon. No i sobie skręcamy. No musiał stanąć. Zamknięta droga? Dziwno. No nic, skręcamy. Coś tu nie pasuje. I'm gonna go and move the barriers. Ostro. No i wysiadamy z autka. I musimy osłaniać typa. Gościu z bazuki pojechał. No i strzelamy do ludzi. M4 przygotowana. Dwóch zabitych. Następni przyleźli. Tutaj przybieg. I kolejny. I urządzili sobie zasadzkę. No i trzeba wszystkich wybić. Tam się jeszcze gdzieś schował, ale nie widać go. O, wyszedł. Następni przyleźli. Druga seria. No i jeszcze jeden. No i jeszcze tam na daszku ze trzech siedzi. No i zabici. Apteczki nie trzeba. Ale jak coś to tutaj leży. Siadamy w autko. Nawet autobusem zostawili z tamtej strony. No i trochę uszczuploną wersją konwoju. Jedziemy do ratusza. No i coś dalej nie dają za wygraną. Jeszcze 4 auta do zgubienia. Z początku chciałem z nimi walczyć, ale nie ma co się z nimi bawić, uciekamy. No i zgubieni. I musimy zawieźć go w bezpieczne miejsce. No i sobie skręcimy w lewo. No i znów jakiś niezbyt fajny słupek, który nie chce współpracować. No i tu gdzieś wjazd powinien być. O! Otworzy się bramka. A gdzie? Tam nie ma nikogo. No to przejedziemy. No i ładnie odtransportowany. No i cały i zdrowy. Dostarczony. No i zapisywanie.
No i Garvelli dzwoni. Mr. Grovelli, I took that friend of yours to City Hall. He should be giving a speech any minute. Yeah, good. Heard you had some trouble along the way. You can always rely on those Russians. Try something. How are we supposed to compete with these immigrant criminals when they want it so bad? You're working with me, aren't you, Mr. Grovelli? See you later. No i na tym zakończymy na razie.